Hej siemaneczku, jestem Aberka i moi drodzy, dzisiaj pooprowadzam was trochę po milionowicach. Dokładnie tak, bo już kiedyś w grudniu były dwa takie odcinki, ale troszeczkę nam się zmieniło. Już mamy luty, czyli jesteśmy 3 miesiące później. Troszeczkę budowli przyszło, troszeczkę budowli odeszło, więc wydaje mi się, że fajnie będzie właśnie was pooprowadzać, jeżeli chcielibyście właśnie więcej takich odcinków, jak pokazuję wam, co się dzieje w milionowicach, czy poza milionowicami, bo poza milionowicami, czyli naszym miastem, też jesteśmy rozwinięci. To zostawiajcie łapeczkę, subskrybujcie kanał, kto jest nowy, dlatego że słuchajcie, to jest dodatkowy kanał i on nawet nie ma 100 tysięcy subów, a fajnie by było je wbić, więc subskrybujcie i wpadajcie także na abra.ety, czyli właśnie mój sklep z bluzami, koszulkami, gadżetami. Możecie być właśnie w Abra Team, albo chociażby w Bobo Team, bo jest też limitowana kolekcja z Bobo, albo jest też nawet kolekcja z Maciochem, więc wpadajcie, pierwsza linka opisu, koniecznie kliknijcie, obczajcie sobie, bo mamy różne fajne produkty. No i moi drodzy, teraz tak, jakby nie chciałbym się dzisiaj skupiać na budynkach, które już wam kiedyś pokazywałem, bo to już nagrywałem, to już było pokazywane, czyli między innymi, słuchajcie, ta tutaj wioska, to wszystko było już pokazywane. Ale słuchajcie, na przykład to monstrum, tego czegoś jeszcze tydzień temu nie było, więc wydaje mi się, że fajnie byłoby obczaić w ogóle, co to jest. Jak widzę, to jest nieskończone, bo prześwitują drzewa i tak dalej, ale serio, tego, słuchajcie, jeszcze dosłownie tydzień temu nie było. Jakaś masakra, naprawdę, lol. Więc z tego co wiem, to jest chyba... wspólna budowla Agentixa i Elvisa, jako że oni się pogodzili, bo nie ma tego wieżowca. Zaraz tam też pójdziemy, więc spoko. I faktycznie, słuchajcie, patrzcie, ile tu jest różnego rodzaju drewna. Wow, ej, to drewno akurat jest mega ładne moim zdaniem. Jest takie jak mleczna czekolada, nie? Taka, nie mleczna, taka biała czekolada. O, tak, właśnie. Ej, ale naprawdę fajne. Wszystko spoko, wszystko git. I tylko, co będzie aż tak duże? Ej, patrzcie, oni zrobili tutaj sobie mały sad brzuzek, żeby faktycznie, słuchajcie, korzystać z tego właśnie drewna jasnego, brzozowego. Ale patrzcie, jakie to będzie olbrzymie. Oj, to im zajmie trochę czasu, no nie wiem, słuchajcie, nie wiem, jakoś życzę im powodzenia, ale wydaje mi się, że to jest zbyt spektakularny projekt. Czekajcie, co oni tutaj jeszcze mają? Różne jakieś łopaty, dużo dirta, dużo kobla. Ej, naprawdę, słuchajcie, to... robi niezłe wrażenie. Ej, ten budynek jest naprawdę ogromny. Ej, a co gdyby go kupić, słuchajcie? Co gdyby go kupić? Tak pomyślałem, że w sumie, jako że mam cash na serwerze, to może byśmy go kupili. No on będzie teraz największy, znaczy ten wieżowiec jest większy, ale jeśli chodzi o tak jakby wszerz, no to ten będzie największy. Dobra, idąc dalej, słuchajcie, nie mamy już pomnika Elvisa. Dokładnie tak, nie ma pomnika Elvisa. Pomnik, znaczy nie ma wieżowca, przepraszam. Jest pomnik, nie ma wieżowca. Pomnik upamiętniający wieżowiec Elvisa. Nie do końca wiem, jak to, słuchajcie, do tego doszło, że tego wieżowca nie ma. Coś tam pamiętam, że było grane z Herobrine'em. Pamiętam, że też Agentix był w to zaplątany. Ale tak naprawdę de facto nie wiem, o co w tym chodzi, co się z nim stało. Możecie napisać mi w komentarzach, a ja wam poprzebinam serduszka, jeśli subskrybujecie kanał. I teraz tak, mamy tutaj, słuchajcie, hodowlę. Znaczy Elvis ma hodowlę tych krów takich właśnie, no jak to się nazywa, grzybowych mushroom cows. Tutaj jest skrzyneczka z zupkami, więc wszystko spoko. Można sobie nawet wziąć. Teraz można sobie cyk i okej, masz na pełnioną znowu miseczkę, więc naprawdę spoko. Tego chyba też wcześniej nie było. I idąc dalej, nie pamiętam, czy, słuchajcie, były te fontanny. Nie pamiętam. Ty, no tak, wieżowca nie ma, a to nie pamiętam, czy on w ogóle był w grudniu, słuchajcie, ale tutaj jeszcze w międzyczasie był wieżowiec wieżowiec Agentixa był. Był wieżowiec Agentixa, potem kupił go Bobo, a potem na koniec kupiłem go ja i nie ma go, bo Herobrine kazał go zniszczyć, ale spokojnie, odkujemy się. Więc tutaj był najładniejszy budynek na serwerze, zaraz po lodowcu, który znajduje się tam. I to był, słuchajcie, taki właśnie fajny wieżowiec i tak dalej, nie był tak duży jak ten, ale był fajniejszy, bo był nasz. No, idąc dalej, moi drodzy, przyszedł tutaj... taki zamek, jakby, nie wiem, o co chodzi, ale słuchajcie, zamek z wełny na środku, słuchajcie, tutaj po prostu będzie, no więc idealnie w centrum, ale nie mam naprawdę pojęcia, słuchajcie, jakby co on tutaj robi, o co w nim chodzi. Jest tutaj skrzyneczka z wełną i z różnymi tymi rzeczami, z których został on stworzony, ale naprawdę nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, w tym zamku. Wydaje mi się, że jest mega spoko, więc fajnie jakby Macioch go rozbudował, bo to właśnie Macioch robił, więc fajnie jakby on tutaj to robił dalej. I idąc, słuchajcie, jeszcze dalej mamy nowego bałwana. Dokładnie tak, mamy bałwana, którego wcześniej tutaj nie było, znaczy był bałwan, ale wyglądał inaczej, a teraz ten bałwan, może ja się trochę dalej wam pokażę, wygląda on nieco lepiej, wygląda on tak jakoś bardziej groźnie, bym powiedział, naprawdę mnie się on podoba, serio, bardzo fajny bałwan. I był tutaj po prostu inny, nie pamiętam, jak on się nazywał, był wtedy większy, teraz jest taki i wygląda git, git, git. Dobra, pójdźmy, słuchajcie, w strefę Maciocha, bo zaraz i tak pójdziemy tam i tak dalej, bo tam się wszystko pozmieniało.
Ale chodźmy, słuchajcie, na teren Maciocha. Witaj na terenie Maciocha, miłego pobytu. Dlatego, że tutaj, słuchajcie, to naprawdę tyle się pozmieniało, naprawdę bardzo dużo. Nie pamiętam, czy wtedy, kiedy to nagrywałem wcześniej, było iglo. Ale jeśli nie było, to jest iglo. Nie, no chyba było iglo, ale w każdym razie, słuchajcie, nie było domku odwróconego. Jakby, tutaj jest domek normalnie do góry nogami. Nie wiem tylko, po co on został tutaj stworzony. Wygląda mega, mega spoko, ale jakby po co on tutaj jest, to nie wiem. Ale jest w każdym razie normalnie domek do góry nogami, można sobie, słuchajcie, tutaj do niego wejść. Jest bardzo ciekawy, naprawdę bardzo ciekawy, bardzo śmieszny. Tutaj tych skrzynczek nie da się, słuchajcie, otwierać ani tutaj przez to, że jest tak zrobiony dach, ale to nie służy temu, żeby, słuchajcie, tutaj sobie mieszkać, tylko on po prostu służy temu, żeby fajnie wyglądał i wygląda fajnie, więc naprawdę mega, mega props, bardzo spoko, zwłaszcza z tymi drzewkami, tak fajnie to się komponuje. Jest tutaj, słuchajcie, zagroda dla osłów Maciocha. Ej, teraz ten budynek wygląda naprawdę na mega duży, jak się patrzy na niego z góry, nie? Ej, serio, on jest wielki, bardzo, bardzo duży, ale w każdym razie tutaj jest zagroda dla osłów Maciocha, które to Macioch zabrał gdzieś indziej, nie mam pojęcia gdzie, naprawdę chciałbym wam powiedzieć gdzie, ale niestety nie mam pojęcia. Co, jakieś dźwignione coś robią? Nie, chyba nic nie robią. Serio, ja tutaj, słuchajcie, u Maciocha on ma książkę z Punch 2, a ja musiałem villagera robić na Punch 2. Ja w to nie wierzę, po prostu, słuchajcie, w to nie wierzę. No nieważne, w każdym razie tutaj mu się trochę porozwijało. I jest, słuchajcie, także tutaj Macioch Tower. Jest to właśnie wieżowiec z diamentów i złota. Śmiem podejrzewać, że, słuchajcie, to złoto jest kradzione. Tak samo diamenty, bo nie wiadomo z jakiego powodu mi zniknęło kilka staków poszczególnych tutaj surowców. Ale nieważne, patrzcie, naprawdę fajnie to wygląda. Można by nawet kupić, słuchajcie, to Macioch Tower, też o tym pomyślałem. Albo jakieś poszczególne piętro, bo patrzcie, no widok, słuchajcie, tutaj na całe Milionowice jest naprawdę mega, ale to mega kozacki, przynajmniej moim zdaniem, serio. Ja akurat mam mały render dystans, więc mi się to wszystko nie renderuje. Ale kurczę, serio, świetnie to wygląda, świetnie. Jakie to jest w ogóle rozbudowane, ile my zrobiliśmy, słuchajcie, tutaj teraz. Tak sobie myślę, wow, ile tutaj było pracy, to jest po prostu, słuchajcie, jakiś hit. Tutaj są jakieś rzeczy, jakieś tam właśnie, to są rzeczy Maciocha, z tego co mi wiadomo. Więc jakby spoko, bo on sobie też tutaj czasem pomieszkiwa. Ale serio, śmiem podejrzewać, że, słuchajcie, to są kradzione rzeczy. Że to, z tego co wiem, budował to agent XL Viso, to jest jeszcze nieskończone, ale z rzeczy Maciocha. Dokładnie tak, z tego co wiem, to właśnie jest to budowane z rzeczy Maciocha. No i tak jak mówię, no naprawdę, słuchajcie, coś podejrzewam, że no, no nie jest to do końca uczciwa inwestycja, ale okej, okay, płakać nie będę. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Idziemy dalej w zoo, mogę wam pokazać zoo, ale zoo się, słuchajcie, o, kura się wykluła, lol, z jednego jajka. Ten, w zoo się, słuchajcie, raczej nic nie pozmieniało, z tego co mi wiadomo. Tam dalej wszystko jest po staremu, mieszkają sobie liski, Maciuch dokarmia tutaj pandy, możemy sobie nawet zejść. Patrzcie, no tych pand jest tutaj całkiem sporo, te brązowe pandy. Ej, właśnie, zapomniałem, słuchajcie, że ja muszę kupić pandę, lol. Ej, napiszcie mi w komentarzach, kup pandę brązową, czy coś takiego, czy jakąkolwiek pandę chcecie, napiszcie, żebym kupił. Bo zapomniałem, słuchajcie, że ja chciałem kupić pandę i jakoś naprawdę wyleciało mi to z głowy. A trzeba będzie, słuchajcie, je kupić, bo naprawdę pandę chcę. Zwłaszcza brązową i zwłaszcza te chore, bo trzeba będzie je reanimować, znaczy reanimować. No, trzeba będzie je uleczyć. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj połowę nowych budowli chyba za sobą. Znaczy, okej, okay, jeszcze dużo rzeczy, słuchajcie, jest poza Milionowicami, nie oszukujmy się, tam ta strefa Bobo i tak dalej, ale to na pewno na kanale Abra Minecraft, o tym wszystkim wiecie, bo tam wiecie, no ten Fryer Herobrine, ten debil, kurczę, skończony, no, ten, on tam zastraszał Bobo i tak dalej, więc no niestety, ale musieliśmy stworzyć jakby dla Bobo miejsce pod Milionowicami, ale wszystko zgit, słuchajcie, tutaj jest nowy budynek, nie będę nic o nim mówił, dlatego, że jutro na kanał Abra Minecraft, nie, czekajcie, jutro, a może to dzisiaj, może to już dzisiaj, słuchajcie, wleci specjalny odcinek odnośnie tego. Ja tego nie budowałem, ale to jest bardzo, bardzo ciekawy budynek. Tutaj kiedyś właśnie stał mój dom, tak w ogóle. I w miejscu mojego domu powstał budynek. Możecie napisać, jak myślicie, co to jest, ale ja na razie wam nie zdradzę, bo to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo fajna tajemnica. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Komisariat policji chyba już wtedy był? A może nie było? Ej, jeżeli nie było, to trochę przypał, że was nie oprowadzę. Ale wydaje mi się, że był komisariat policji. Tutaj mamy Elviso Ship Company, czyli firmę, słuchajcie, z wełną od Elvisa. Można sobie tutaj normalnie kupować.
No i spoko, nic nadzwyczajnego, te ship company, bo to zwykłe owieczki, ale moi drodzy, mamy tutaj gigantyczny wieżowiec Elvisa, no i tutaj prezent to słuchajcie, akurat był prank, jak sami widzicie, tutaj słuchajcie, nie odpalona, ale jest skrzyneczka, słuchajcie, taka trapped chest, więc nie będziemy jej otwierać. No i słuchajcie, dochodzimy do najciekawszego, bo najwyższego budynku w Milionowicach, znaczy najciekawszego w dzisiejszym odcinku, bo wiadomo, że mój lodowiec jest dużo ciekawszy, no bo to lodowiec mój, Bobo. I słuchajcie, jest gigantyczny wieżowiec, po którego skończeniu miała być możliwość wykupienia go. Dokładnie tak, ja bym chciał go kupić, on jest tak duży, że nawet jest ponad chmurami, zresztą to jest drapacz chmur. Chciałbym go wykupić, wiem, że tak o wszystkim mówię, że chcę to wykupić, ale akurat co do tego budynku jest bardzo duży problem, bo Elvis nie chce się zgodzić. O, jest dzwonek do drzwi. Ale sztos! Ej, ale to jest dobra, wchodzimy i teraz powiem wam szczerze, byłem w tym wieżowcu tylko raz po jego ukończeniu, tylko raz, żeby zrobić pranka, zresztą to był ten kanał chyba, tak mi się wydaje, i tylko naprawdę raz po jego ukończeniu byłem właśnie w tym miejscu, tu są rzeczy Elvisa, bo Elvis oczywiście tutaj żyje, to jest łuk ode mnie, klatka chyba też ode mnie i poteczki TNT też ode mnie, dobra, a co jest w tej skrzynce, tutaj są też rzeczy do budowy tego wieżowca. Okej, okay, słuchajcie, mamy dzwonek normalnie do drzwi. I teraz tak, pierwsze piętro, znaczy podłoga, jakby podłoga, ten, no, recepcja, czyli parter, bardzo spoko, słuchajcie, to wygląda. Ale chodźmy wyżej, ja bym chciał, słuchajcie, może wejść na razie na samą górę, bo z tego co widzę, tak, słuchajcie, dobrze pamiętałem. Nie wszystkie, słuchajcie, piętra są tutaj skończone, on nawet nie jest on nawet nie jest w ogóle skończony. O kurcze, tutaj zostawiam itemy Bobo i Abry. Ojojoj, no tak, no a to nie, to słuchajcie, to nie mogę nic mówić. To jest związane z tym nowym budynkiem. Nie będę, słuchajcie, nic mówić, ale w każdym razie nawet nie wiedziałem, że słuchajcie, ten budynek jest nieskończony. Okej, ja myślałem, że tylko po prostu jest niewykończony, że te niektóre piętra są tutaj, słuchajcie, nie zrobione. Ale jak sami widzicie, po prostu on jest w ogóle nieskończony, lol, ale beka. No dobra, to słuchajcie, lecimy w dół tam na te piętra, które są właśnie zrobione. Okej, czyli na przykład tutaj. Nie wiem tylko po co, słuchajcie, tyle tych obrazów. Tutaj powinny być w skrzyneczkach wełny. Z tego co mi się wydaje, bo są tak podpisane, bo to jest, słuchajcie, biurowiec handlowy, więc można jakby tutaj właśnie handlować, to nie jest na zasadzie sklepu, ale na zasadzie magazynów, możesz mieć tutaj swoje skrytki i tak dalej, ej w ogóle to kozak wygląda, słuchajcie, zabieram te spodnie, zakładam te i odłożymy sobie, słuchajcie, te, ej te będą, ej, ale też to wygląda, ale ładne, naprawdę ładne. No, więc słuchajcie, tutaj mamy jedno właśnie piętro bardzo fajnie zagospodarowane. To wygląda świetnie. Ej, to na półce wygląda naprawdę świetnie, ale dobra. Idziemy dalej w dół, słuchajcie, idziemy tutaj dalej w dół, idziemy na kolejne tutaj piętro. Okej, zjeżdżamy sobie i tutaj mamy, słuchajcie, owieczki we wszystkich kolorach normalnie świata. Napiszcie, która waszym zdaniem jest najładniejsza. Mnie najbardziej podoba się ta, sajanowa, jest po prostu najczarsza, bo patrzcie, zieloną, pomarańczową, czerwoną, jakby te wszystkie kolory, słuchajcie, może poza tą granatową, jakoś gdzieś często się widzi, nie? W różnych seriach różnych youtuberów, ale takiej sajanowej to ja nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem. Naprawdę, słuchajcie, nie pamiętam, więc bardzo spoko. Bardzo fajne pomieszczenie, bardzo fajne piętro. Tutaj mamy nożyczki, ale ja zabierać oczywiście tego nie będę. Dobra, słuchajcie, schodzimy piętro niżej i tutaj mamy różne magazyny. Znaczy, jeden magazyn, ale różne, różniste rzeczy, skrzyneczki, bo tutaj właśnie Elvis sobie mieszka, więc on sobie tutaj trzyma. Ej, te kwiatki chciałem od niego kupić, bo słuchajcie, te kwiatki bardzo lubię, lilaki. Będę musiał od niego odkupić, bo kraść oczywiście nie będę. Na serwerze kraść nie wolno, bo inaczej jest więzienie albo ban, zależy co ukradniesz. Ej, ja bym chciał przeszukać jego te wszystkie skrzynki. Tutaj jest bardzo dużo jakiegoś. Aha, okej, tu jest beton. Spoko, nie wiem po co mu beton. Tutaj są terakoty, słuchajcie, z jego tajnej bazy. Nie wiem czy pamiętacie, z Boboju odkrywaliśmy. A i naprawdę fajnie tutaj ma. Serio, ja tutaj mówię serio, z ręką na sercu pierwszy raz, słuchajcie, jestem w na tych piętrach, kiedy one są skończone, więc jestem mega pozytywnie zaskoczony, bardzo fajnie to wygląda. No i dobra, i znowu, kolejny raz, słuchajcie, to coś, bardzo fajna ozdoba. Serio, moim zdaniem naprawdę mega spoko ozdoba. Dobra, zjeżdżamy sobie tutaj na dół i słuchajcie, to już jest koniec. Niżej podejrzewam, że słuchajcie, coś jest na pewno, jakąś tajną bazę Elvisa swoją ma, więc trzeba będzie ją odkryć. Ale w każdym razie, wydaje mi się, że zwiedziliśmy większość Milionowic, która jakby nie była pokazana w poprzednich odcinkach. Jeżeli nie wiecie, słuchajcie, nic od reszty tych wszystkich budyneczków, to oczywiście odsyłam was do filmików gdzieś tutaj w karcie, gdzie one też się pojawiły i też oprowadzałem was po Milionowicach. A tymczasem zapraszam do subskrybowania kanału, dlatego że macie codziennie filmy i wydaje mi się, że warto subskrybować, bo dobijamy 100 tysięcy subów, więc sub, dzwonek, bardzo ważne rzeczy. Ojej, ale mnie wystraszyły te membrany. Lol, myślałem, dziwne. I wpadajcie
się także, słuchajcie, na abra.et, czyli właśnie mój sklep z koszulkami, kubkami, bluzami. Możecie być właśnie w Abra Team, czy chociażby w Bobo, czy Macioch Team, bo tam są różne kolekcje. Mamy różne wzory, już niedługo też w ogóle nowy wzór. I wpadajcie, bo mamy po prostu różne gadżety. Koniecznie pierwsza linijka opisu. A tymczasem, moi drodzy, wam bardzo dziękuję. Widzimy się już jutro. Dobre godzineczka, eleczko i pół. Pozdro z frajerami, elo.